19, a teraz kilka słów o chorobie, na którą choruje mnóstwo ludzi. Część nie zdaje sobie z tego sprawy. Na wyciągnięcie ręki. W jaki sposób mówić o groźnej chorobie? Jak uczyć, żeby nauczyć i nie znudzić? Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków wymyśliło czwartkowe obiady u diabetyków na wzór słynnych obiadów u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale to nie jedyna jego działalność. Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim, zachwala działalność stowarzyszenia. Poradnie, które zajmują się cukrzykami, bardzo ściśle określoną usługę oferują, czyli badanie, diagnoza. Stowarzyszenie oferuje zupełnie inne, nie wiem jak to nazwać, jest to połączenie i wiedzy merytorycznej razem z wiedzą praktyczną, bo tutaj podawane są przepisy na różne potrawy, które są jak najbardziej wskazane dla diabetyków, a przede wszystkim jest to ogromna integracja środowiska. Proszę zaczynać, kochany królu Stasiu. Dalszą część uroczystości. Obiady u diabetyków. Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla. Akurat szef stowarzyszenia, pani Proszkowska, mieszka w gminie Supraśl i od 2 lat współpracujemy. Między innymi organizujemy w Supraślu spotkania. Ja na początku myślałem, że to będzie wielkie obżarstwo. Tu się połyka przede wszystkim wiedzę. Danuta Roszkowska, redaktor naczelna magazynu Cukrzyca Zdrowie i jednocześnie prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Istotnym naszym działaniem to jest wydawanie magazynu Cukrzyca Zdrowie. On jest bezpłatny, jest w całej Polsce, głównie trafia do stowarzyszeń. Natomiast od 5 lat, po, powiedziałam, takich doświadczeniach wieloletnich prowadzenia edukacji, kiedy no nie mieliśmy z tego satysfakcji, ludzie przyszli, posłuchali i bardzo często na tym się kończyło. Dziś przeczytałam taką sentencję, że jak usłyszysz, to zapomnisz, jak zobaczysz, to może zapamiętasz, ale jak coś zrobisz, to zrozumiesz. I głównie chodziło o to, żeby zacząć rozumieć tą cukrzycę, rozumieć, jak z nią żyć. I na to sposobem się okazały właśnie czwartkowe obiady u diabetyków. Rzucam bilecik. Dobrze, to szanujemy kapustę, szanujemy seler, szanujemy markietkę i brokuły. Bardzo proszę. My zaczynaliśmy od 80-osobowej grupy, od razu okazało się nam za ciasno. Przeszliśmy na 200-osobowy lokal, za ciasno, ciągle są ludzie. Bo poza tą edukacją, to jeszcze dajemy tym ludziom możliwość kontaktu z kulturą, bo jednak zawsze jest tak zwany deser artystyczny. Alicja Szewczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Federacja Edukacji w Diabetologii. To jest taka świetna też promocja, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie i o zwrócenie uwagi na to, że nie ważna jest tylko choroba, ale ważne są też przyjemności. Krystyna Pisanko, jestem diabetologiem. Zajmuję się cukrzycą już od roku 89. Jeszcze moi pacjenci pierwsi posługiwali się strzykawkami, które trzeba było gotować w metalowych pudełkach, a teraz to jest po prostu nie ewolucja, a rewolucja, jeśli chodzi o wyposażenie diabetyków. Edukacja towarzyszy tej chorobie, no tak jak chyba w żadnej innej specjalizacji. Materiałów edukacyjnych jest bardzo wiele, ale ja no nie wierzę w to, że się pacjent będzie uczył zmiany stylu życia z książki. Doktor habilitowany nauk medycznych Danuta Pawłowska. Pomysł jest fantastyczny. Na tych spotkaniach bywają pacjenci, bywają lekarze, bywają różni znani ludzie z danego terenu. Nakręciliśmy parę filmów, takich filmów edukacyjnych, ale na których pokazaliśmy nie aktorów, a ludzi, którym amputowano palce, nogi, wstrząsamy. I jeżeli byśmy się tym przyczynili, chociaż do odrobiny, że ludzie nie mieliby amputowanych nóg, ludzie by nie musieli korzystać z dializ, ludzie by nie tracili wzroku, zdrowia, jeżeli się chociaż odrobinę przyczynimy, to już ja będę ogromnie usatysfakcjonowana. A szczegółowe informacje o obiadach u diabetyków można znaleźć w internecie na stronie magazynu stowarzyszenia cukrzycaazdrowie.pl. Cukrzyca jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, traktowana obecnie w kategoriach epidemii XXI wieku. W Polsce choruje na nią około 2,5 miliona osób, a co najmniej drugie tyle nie wie, że jest chora. Relację przygotowała Elżbieta Korczyńska.